zderza się na miejscu w Polsce z kradzieżą marki. Jeżeli mamy, dajmy na to, sieć Domino's Pizza, która dopiero wchodzi na polski rynek i okazuje się, że w Polsce ktoś sobie zarejestrował znaki towarowe Domino's Pizza, to mamy problem. Z kolei, jeżeli mamy polskie sieci franchisingowe, częstym grzechem niestety naszych dawców franchisingu jest to, że najpierw przez wiele lat prowadzą działalność pod własną marką, jako samodzielne podmioty, nie rejestrując znaków towarowych, nie rejestrując innych oznaczeń. I nagle okazuje się, że kiedy chcą zakładać sieć franchisingową i chcą udzielać marki innym podmiotom, to te inne podmioty mają już dany znak towarowy zarejestrowany na siebie. Dlatego zawsze pamiętamy o tym, żeby na początku działalności, czy w miarę wcześniej, starać się o rejestrację naszych znaków towarowych, czy innych, na przykład oznaczeń geograficznych. Po to właśnie, żeby mieć komfort i pewność, że przy korzystaniu z tego znaku przez inne podmioty nie będzie zaboru marki. Inna kwestia, także istotna, o której tutaj akurat nie ma mowy, to jest cybersquatting, czyli niestety wciąż popularna, acz bardzo karygodna praktyka zakładania sobie stron internetowych o domenie takiej jak znana światowa sieciowa marka, po to właśnie, żeby potem taką stronę internetową korzystnie sprzedać. Wydawałoby się, że już przedsiębiorcy są na tyle świadomi zjawiska cybersquattingu, że potrafią się przed nim zabezpieczyć, ale okazuje się, że wciąż mamy rejestrację takich bardzo znanych światowych marek, które w Polsce jeszcze nie są obecne i potem nagle okazuje się, że jak marka wchodzi do Polski, to jest proszę bardzo, ale proszę zapłacić. Oczywiście rolą prawników jest rejestracja znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i tak dalej. Przy czym, proszę Państwa, nie porywajmy się może na samodzielną rejestrację tych wszystkich znaków, jeżeli się tym nie zajmujemy na co dzień, dlatego że to jest na tyle techniczna i skomplikowana sprawa, że czasem lepiej jest jednak skorzystać z pomocy rzeczników patentowych chociażby, którzy mogą mieć o tym większą wiedzę. Inna kwestia to możliwość reprezentowania klienta przez rzecznika patentowego przy wszystkich sporach wynikających właśnie z naruszenia praw własności przemysłowej. To jest także istotne. Natomiast oczywiście jako prawnik prowadzący klienta z zakresu franchisingu, czyli ta osoba, która nadzoruje obsługę prawną dla danego klienta, warto pamiętać o tym, żeby przynajmniej klientowi poradzić, czy też doradzić właśnie zarejestrowanie tych wszystkich praw. Jeżeli pracujemy dla dawcy franchisingu, to oczywiście pracujemy także nad udzieleniem licencji. Jak już Państwo słyszeli wielokrotnie, właśnie udostępnienie tego całego szerokiego know-how, czy umożliwienie biorcy franchisingu korzystania z tego know-how jest istotą i sensem umowy franchisingu. Z tego względu należy także liczyć się z koniecznością napisania umów licencji i dobrego ich przygotowania. Ewentualnie oczywiście elementy umowy licencji wchodzą w zakres umowy franchisingu i to jest jakby rozwiązanie idealne, bo wówczas mamy wszystkie najistotniejsze kwestie, także techniczne, stosunku franchisingu uregulowane w jednej umowie. Może się także okazać, że musimy podjąć inne działania wynikające ze specyfiki danej branży, ponieważ są takie branże czy takie gałęzie prawa, które wymagają jeszcze innych działań, jeszcze innych czynności. Przykładowo, wracając do mojej ulubionej branży farmaceutycznej, jeżeli mamy, dajmy na to, franchising, który jakoś wiąże się właśnie z branżą farmaceutyczną, to mamy także konieczność rejestrowania produktów leczniczych na polskim rynku, to mamy także ograniczenia reklamy produktów leczniczych i mamy szereg innych jeszcze regulacji, które są istotne dla naszego klienta. Jeden z moich ulubionych tematów, nieuczciwa konkurencja, aczkolwiek temat mało sympatyczny w wymiarze przeżyć osób, którym konkurencja taka nieuczciwa zaszkodziła. Proszę Państwa, z mojego doświadczenia wynika, że wciąż nie aż tak wielu przedsiębiorców jest świadomych ryzyk wynikających z nieuczciwej konkurencji i wciąż niewielu przedsiębiorców, którzy decydują się na podjęcie działalności gospodarczej, liczą się z tym, co może ich spotkać ze strony nieuczciwych konkurentów. Naszą rolą jako prawników jest oczywiście tych klientów uświadomić i ich ostrzec przed tymi ryzykami. W wymiarze umowy franchisingu nieuczciwa konkurencja może polegać przede wszystkim na ujawnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa, czyli ujawnieniu tego całego poufnego know-how, który jest udostępniany biorcy franchisingu, ale nieuczciwa konkurencja może polegać także na podjęciu działalności konkurencyjnej przez biorcę franchisingu i przykładem z ostatnich lat, czy też może nawet miesięcy w Polsce jest założenie przez biorcę franczyzy sieci agencji, czy też biur matrymonialnych Razem, biura matrymonialnego Duet.
Okazało się, że właśnie współpraca pomiędzy stronami franchisingu zakończyła się w ten sposób, że mamy już nie agencję razem tylko, ale agencję razem i agencję duet. Rolą prawników jest przede wszystkim podjęcie działań w przypadku, kiedy jeszcze nie ma tej nieuczciwej konkurencji. Są to działania zabezpieczające. Chodzi o to, żeby klient, który nawet w pełni ufa drugiej stronie transakcji, czy na przykład biorcy franchisingu, żeby to jego zaufanie było w granicach rozsądku, czyli musimy się także zabezpieczyć na wypadek, gdyby okazało się, że nasz biorca już tam czyha na naszą markę i na naszą własność intelektualną. Przykład najprostszy to jest zabezpieczenie poufności informacji. Jeżeli mamy tak, że wszystkie informacje udostępnione biorcy są, nie są nawet oznaczone jako poufne i tajne, jeżeli w ogóle nie musi pokwitować odbioru tych informacji, jeżeli nie mamy ograniczonego kręgu osób, do których te informacje mają trafić, to trudno spodziewać się, że nasz biorca schowa nasze informacje pod poduszkę i nie będzie się nimi z nikim dzielił, prawda? Także musimy podjąć szereg zabezpieczeń, czy to prawnych, czy to faktycznych, wręcz fizycznych, służących temu, żeby informacje udostępnione nie wyszły poza ten przez nas akceptowany krąg odbiorców i krąg wykorzystania. Dobrym rozwiązaniem jest oczywiście zakaz konkurencji w umowie franchisingu. Jest to zakaz, zgodnie z którym biorca franchisingu nawet po rozwiązaniu umowy przez ileś tam lat nie jest uprawniony do tego, żeby prowadzić działalność zbieżną bądź też bardzo podobną do działalności dawcy franchisingu. I wracając do naszego przykładu umowy pomiędzy franchisingodawcą i biorcą franczyzy razem, czyli tego biura matrymonialnego, tam zdaje się była sytuacja taka, że biorca franchisingu nie miał zakazu konkurencji w umowie i on tłumaczył się potem, że nie musiał ograniczać się przy zakładaniu swojego własnego biura matrymonialnego, bo nikt mu tego nie zakazał. Dlatego oczywiście kierując się zasadą ograniczonego zaufania do naszych kontrahentów, należałoby w umowie franchisingu zawrzeć także zakaz konkurencji. Państwa jako prawników rolą w tej sytuacji byłoby tylko zastanowienie się, czy taki zakaz konkurencji przypadkiem jest aby na pewno zgodny ze wszystkimi możliwymi regułami prawnymi. Z jednej strony może chodzić o ograniczenia konkurencji jako takie, o których jeszcze będę za chwilę mówiła, a z drugiej strony może się okazać, że na przykład zakaz nieograniczony czasowo w przypadku sporu sądowego byłby przez sąd uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i z tego tytułu nieważny. Także też należy o tym pamiętać. No właśnie, skoro mamy nieuczciwą konkurencję, to mamy także ochronę konkurencji, czyli te wszystkie regulacje prawne, które dotyczą swobody ograniczania możliwości wolnego konkurowania na rynku. Takim pierwszym krokiem przy analizie czy przy pomocy prawnej z zakresu ochrony konkurencji to jest w ogóle zdefiniowanie właściwego rynku w odniesieniu do którego będziemy oceniali umowę franchisingu. Musi to być rynek produktowy i musi to być rynek geograficzny, czyli definiujemy sobie, czy naszym rynkiem jest geograficznie Polska, Unia Europejska czy województwo mazowieckie, a także to, czy rynkiem produktowym są, dajmy na to, woda mineralna, napoje gazowane, czy w ogóle FMCG, czyli te wszystkie dobre, dobra konsumenckie, szybko zużywalne. Problemem może być pozycja dominująca dawcy franchisingu, ewentualnie porozumienia między dawcą a biorcą. Jak Państwo być może wiedzą, właśnie tego typu historie, czyli nadużywanie pozycji dominującej, ewentualnie porozumienia ograniczające konkurencję, są zwykle przedmiotem wysokiej podejrzliwości zarówno polskich, jak i unijnych organów zajmujących się ochroną konkurencji. Pozycja dominująca oczywiście może mieć sytuację wówczas, kiedy mamy bardzo silną międzynarodową markę zwłaszcza, która mocno narzuca biorcom franchisingu pewne rozwiązania. W takiej sytuacji prawnicy mówią, że umowa franchisingu tak naprawdę nie jest umową normalnie nienegocjowaną, tylko jest wyłącznie umową adhezyjną, czyli możesz przystąpić bądź też nie, take it or leave it. I w takiej sytuacji może być właśnie nadużywanie pozycji dominującej. Co bardzo istotne w wymiarze europejskim, biorca franchisingu może w takiej sytuacji wybronić się nawet przed swoimi własnymi kłopotami z organami ochrony konkurencji. Mianowicie jest tak, że umowa franchisingowa może jednocześnie naruszać bądź też ograniczać konkurencję, zwłaszcza jeżeli zawiera pewne postanowienia, które są szczególnie podejrzane. I zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, mianowicie z orzeczeniem w sprawie Bernard Crayon, w takiej sytuacji, kiedy umowa franchisingu była
czy umowa w ogóle współpracy była narzucona przez dawcę franchisingu bez żadnej możliwości negocjowania, kiedy to właśnie było takie take it or leave it, wówczas biorca franchisingu może nawet sam dochodzić od dawcy franchisingu odszkodowania z tytułu działań ograniczających konkurencję, pomimo że on sam był przecież stroną umowy franchisingu. Jest to niezwykle istotny wyjątek od zasady, że jak się godzisz na takie porozumienia ograniczające konkurencję, to za nie odpowiadasz. Jak widać właśnie również przy franchisingu, czy w ogóle przy współpracy gospodarczej, nieekwiwalentność pozycji stron przy umowie jest niezwykle istotna także dla sądów. Skoro już mówimy o prawie europejskim i o prawie konkurencji, to warto także powiedzieć sobie o jednej niezwykle istotnej rzeczy, mianowicie przy umowach franchisingu pewne wymagania czy pewne standardy dotyczące ochrony konkurencji są nieco obniżone właśnie niż przy normalnej działalności gospodarczej. A mianowicie może się okazać, że umowa, która w swoim charakterze w pewien sposób jednak ogranicza konkurencję i mogłaby być uznana za sprzeczną z artykułem 81 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, czy też artykułem naszym bodajże 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, przez to właśnie, że jest umową franchisingu, będzie jednak umową po Bożemu i będzie zaakceptowana przez właściwe podmioty. Chodzi o to, że przykładowo zgodnie z artykułem 81 traktatu umowy, które nawet mogą ograniczać konkurencję, ale które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i do wzrostu gospodarczego, a tym samym przyczyniają się do ochrony interesów konsumentów, będą jednak uznane za zgodne z prawem. Szczególnie podejrzaną klauzulą z umów franchisingu będzie zawsze dzielenie rynku. Chodzi o to, że dawca franchisingu na przykład gwarantuje biorcy franchisingu, że na terytorium województwa mazowieckiego nie będzie żadnego innego biorcy danej franczyzy, a z drugiej strony wymaga od biorcy franchisingu, by ten w żaden sposób nie współpracował z innymi podmiotami czy z innymi kontrahentami, dystrybutorami niż ci z góry wyznaczeni przez dawcę franchisingu. Otóż proszę Państwa, przy tego typu klauzulach Komisja Europejska wykazuje daleko idącą podejrzliwość i nawet kilkakrotnie w swoich decyzjach stwierdzała, że przy takich klauzulach umownych pewne ułatwienia czy pewne obniżenie wymogów dla umów franchisingu, jak na przykład właśnie to, że te umowy przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, nie będzie miało zastosowania. Jeszcze inną kwestią jest ustalanie cen. Ten akurat warunek z umów franchisingu, jakkolwiek zwykle dość podejrzany tak generalnie dla organów ochrony konkurencji, przy umowach franchisingu jest do zaakceptowania, ponieważ naturalnym jest to, że podmioty franchisingu nie mogą konkurować między sobą między innymi cenami. Jakby takim kryterium granicznym dla organów ochrony konkurencji jest to, czy umowa dana franchisingu ogranicza konkurencję tylko wewnątrz sieci, czy także na zewnątrz. Jeżeli konkurujemy cenami, to chodzi tylko i wyłącznie o ograniczenie wewnątrz sieci, a więc można takie ograniczenie wprowadzić. Gdybyśmy mieli ograniczenie konkurencji na zewnątrz, to już jest problem. Wspomniałam o tym, że należy mieć wzgląd także na przepisy prawa o reklamie. Oczywiście najpierw wychodzimy od tego, że mogą być różne obowiązki stron umowy franchisingu w zakresie reklamy. Zwykle to jest tak, że dawca franchisingu, czyli ta silniejsza strona, ta strona, która posiada cały know-how, narzuca biorcy franchisingu swoją reklamę i narzuca biorcy swoje rozwiązania reklamowe. Zwykle to jest tak, że są to reklamy sieciowe, reklamy, które na przykład były emitowane czy w telewizji, czy w prasie zachodniej, a w Polsce są tylko i wyłącznie tłumaczone i dostosowywane do naszych warunków lokalnych. I teraz jest znowu pytanie tego, czy biorca ma prawo skorzystać z takiej reklamy. Zwykle ma oczywiście za odpowiednią opłatą. Czy jest to także obowiązek skorzystania z tej reklamy? A więc czy pan Stasio z McDonald'sa może reklamować się tylko i wyłącznie jako McDonald's, czy też może po okolicznych stacjach benzynowych roznosić ulotki o treści przyjdź do Stasia, u nas najlepsze hamburgery. Oczywiście zawsze musimy pamiętać o odpowiedzialności prawnej za treść reklam. Nasi dawcy franchisingu, którzy są zwłaszcza z innych krajów niż Polska, mogą nie być świadomi tego, jak istotne są warunki lokalne dla oceny treści reklam. Przykładowo pamiętam z dłuższego pobytu w Holandii, że reklamy, które tam bywały emitowane w polskiej telewizji wywołałyby przynajmniej interwencję pani minister Środy albo innych organów bądź też podmiotów. Tam były akceptowane i dopuszczalne. Pamiętajcie Państwo, że w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest mowa o tym, że sprzeczną z zasadami nieuczciwej konkurencji jest reklama, która zwłaszcza narusza dobre obyczaje, nie tylko prawo.
Tak więc to, co narusza dobre obyczaje w Polsce, niekoniecznie musi naruszać dobre obyczaje w innych krajach, prawda? Mamy także szczegółowe regulacje prawne dotyczące treści reklamy i te regulacje są zwłaszcza istotne przy ocenie franchisingu czy ocenie działalności franchisingowej w danej branży i mogą to być następujące regulacje. Po pierwsze, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Państwo na pewno już wiedzą, że mamy w Polsce ograniczenia reklamy produktów alkoholowych. Te ograniczenia są właściwie wspólne całej Unii Europejskiej, różnią się tylko i wyłącznie zakresem, czy bardziej, czy mniej ograniczamy, ale może się okazać, że jeżeli dawca franchisingu jest poza Unii, to w jego kraju wolno reklamować alkohol 100% w każdej możliwej sytuacji, prawda? W Polsce możemy reklamować w telewizji, w radio, w prasie wyłącznie piwo, innych alkoholów nie. Alkohole mocne generalnie reklamujemy tylko i wyłącznie na terytorium zamkniętych stoisk, wydzielonych w sklepach monopolowych czy też sklepach wielkoformatowych. Także te ograniczenia są znacznie dalej idące. Mamy także ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, na mocy której także bardzo daleko idącym ograniczeniom podlega reklama papierosów. Ta regulacja zmieniała się w czasie. Kiedyś można było reklamować papierosy dość szeroko, teraz jest to bardzo ograniczone. W tej chwili, jak Państwo być może zauważą, reklama papierosów jest tylko i wyłącznie na billboardach i też zawsze praktycznie 1/3 jej powierzchni zajmują odpowiednie ostrzeżenia ministra zdrowia typu nie pal papierosów, bo ci się cera popsuje. Takie ostrzeżenie też widziałam ostatnio. Mamy także moje ulubione prawo farmaceutyczne i rozporządzenia wykonawcze, zwłaszcza rozporządzenie w sprawie reklamy leków. Proszę Państwa, branża farmaceutyczna to jest taka mnogość i dżungla przepisów prawnych i różnych zawiłości, że dla prawników jest zawsze dużo pracy przy tego typu działalności. Z tego względu warto się zainteresować. I także należy mieć wzgląd na tę branżę, jeżeli chodzi o reklamę, ponieważ reklamy leków są także mocno ograniczone. Przykładowo nie wolno reklamować w telewizji czy w radio leków na receptę, tylko i wyłącznie leki bez recepty. W związku z czym, gdyby nasz dawca franchisingu na przykład życzyłby sobie, żeby jego lek na receptę był reklamowany w telewizji, to trzeba go uprzedzić, że nie wolno. I oczywiście jest także ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która zawiera takie bardziej ogólne postanowienia o tym, co jest reklamą dozwoloną, a co nie. Przykładowo w ustawie o nieuczciwej konkurencji mamy mowę o reklamie porównawczej, kiedy wolno porównywać nasze produkty z produktami konkurentów, a kiedy nie wolno. Pamiętamy także o biznesowych aspektach franchisingu. To znowu jest to myśl prawnie, ale i biznesowo. Mianowicie należy przewidzieć w umowie franchisingu, czy należy przewidzieć przy konstruowaniu franchisingu możliwość odstępstwa od narzuconej struktury, czy wolno, czy nie wolno. Przykładowo wiem, że w Poznaniu jest prowadzony zakład TUI, w którym biorca franchisingu chwalił się ostatnio na łamach prasy, że TUI pozwoliło mu na zmianę wystroju wnętrza, na pewne ulepszenia, typu dorzucił jakieś pamiątki z podróży do wnętrza, co nie było jakby w zakresie umowy franchisingu, ale biuro TUI czy centrala TUI stwierdziło, że wolno mu to robić. Inną kwestią jest możliwość zachowania swojej marki obok marki franczyzodawcy. Zwykle to jest tak, że jak bierzemy udział w sieci franchisingowej, to posługujemy się tylko i wyłącznie marką dawcy franchisingu, ale może być inaczej. Przykładowo w Polsce jest obecna teraz sieć Accor, sieć hoteli, która oprócz tego, że użycza wszystkim hotelom ze swojej sieci marki Accor, pozwala im także na używanie dotychczasowych marek, które były na polskim rynku znane. Mamy znowu opłaty z tytułu umowy franchisingu, to już o tym mówiliśmy. I mamy rozdział kosztów między strony umowy. Zwykle to jest tak, że koszty na przykład wyposażenia wnętrza zakładu czy przygotowania franchisingu ponosi biorca franchisingu, ale może być tak, że nasz dawca franchisingu jest na tyle uprzejmy, że przynajmniej udzieli nam nisko oprocentowanego kredytu albo w inny sposób pozwoli zdobyć finansowanie na to właśnie urządzenie zakładu. Już poza branży IP, ale jednak branży prawnej ważne są także spory sądowe. Tutaj kwestią kluczową dla prawników, którzy doradzają klientom z zakresu franchisingu, jest wybór sądu w umowie franchisingu. Korzystajmy, proszę Państwa, z możliwości tego, że jeżeli wpiszemy sobie w umowie nasz sąd,
dajmy na to sąd warszawski, to ten sąd będzie rozstrzygał sprawy niezależnie od innych właściwości sądów, za wyjątkiem właściwości wyłącznych, które są jednak rzadkością, prawda? Mamy także klauzule arbitrażowe, które mogą wzrosnąć na znaczeniu ze względu na ostatnią nowelizację przepisów KPC o arbitrażu. Ta nowelizacja weszła w życie 17 października tego roku i ona wprowadza dość szczegółową regulację o arbitrażu, która może być dla franchisingodawców i biorców istotna. Mianowicie tam jest mowa o tym, że w sytuacji, w której strony umowy nie określiły sposobu powołania sędziów, którzy będą rozstrzygali arbitrów przy arbitrażu. Takich arbitrów powołuje sam sąd arbitrażowy i sąd ten powinien kierować się przy wyborze arbitrów znajomością danej branży czy danej dziedziny przez osoby, które miałyby być arbitrami. To jest niezwykle istotne, żeby o naszym sporze decydował ktoś, kto ma pojęcie o branży, ponieważ, proszę Państwa, w polskich sądach z całym szacunkiem różnie to bywa, prawda? I zdarza się, że sędzia, który spędził 30 lat przy sprawach rozwodowych, dostanie w drodze awansu sprawę w dziale gospodarczym. To są bardzo skomplikowane mechanizmy płatności, niezwykle zawiła struktura i mnóstwo innych komplikacji. Pamiętamy także o prawie właściwym. No i oczywiście rolą prawników jest prowadzenie sporu w imieniu swoich klientów, co z praktyki bywa najbardziej fascynującą i ciekawą częścią pracy prawnika. Serdecznie polecamy. Należy także pomyśleć o rozwiązaniu franchisingu. I tu mamy pewne określone zagadnienia, które są najistotniejsze, typu mechanizm zwrotu wszystkich materiałów i innych elementów know-how, typu zabezpieczenie franchisingodawcy po rozwiązaniu umowy przed różnymi niespodziankami ze strony biorcy franchisingu. Tu znowu jest zakaz konkurencji, tu znowu jest poufność informacji. Typu kwestie organizacyjne, czyli kto co robi, w jaki sposób i na czyj koszt. Podsumowując, to co najważniejsze we franchisingu to bardzo szeroki zakres doradztwa, to znajomość różnych modeli franchisingu i wzgląd na branżę, to ochrona poszczególnych elementów know-how i na koniec jak najpełniejsze określenie wzajemnych praw i obowiązków. Przy tym ostatnim punkcie chciałabym tylko dodać, że jakkolwiek są różne techniki konstruowania umów, także franchisingu, czy regulujemy wszystko w szczegółach, czy dajemy tylko pewien schemat, ogólną ramę, w którą mają się zmieścić strony, to przy umowie franchisingu jednak zalecałabym pewną szczegółowość i dokładne określenie, kto co robi, dla kogo i w jaki sposób.